Zasada muzyka jest taka, że dopóki nie zemdlejesz, to grasz. No. Znaczy, nie wiem, jakie są inne no. zasady, wiesz, w innych gatunkach, ale w metalu tak jest. Grałem z Wejderem, z mhm. No to z Wejderem mieliśmy trasę, to ja tam zagrałem może z ponad chyba 20 koncertów. I tak, właśnie i gdzieś po schodach przypadkiem i patrzę na ten bębniarz, staje, cały się trzęsie w ogóle. I przyszedł do niego gościu tam z obsługi i mu sypie, wiesz, w cholerę soli do wody. Mhm. Wszystko, co wy mhm. widzicie na, na nagraniach, to jest jakby wszystko ustawione, tak. Żeby Wam się to podobało, e, jeszcze jak e, z Batuszką pojechałem, mhm. bo ja z Batuszką grałem ty, dwie trasy, mhm. e, no to pierwsza moja trasa w ogóle 2018 rok to była e, pierwszy raz za granicę w ogóle pojechałem. Tak, bywa, nie? Ja, ja Zawsze miałem odwrotne myślenie, nie? że no. tylko znajdź sobie tą jedną osobę, mhm. która jest Intuit. it. jest czasami no. ten jeden stary. Tak. Nawet czasami mhm. jakiś dziadek stary, czy dziewczyna, czy ktokolwiek, to widzisz, że się nawet stoi przy bębie tak. blisko. W czasie Covid za bardzo nie wychodziłem z salki. Mm -hmm. I mi trochę to wjechało na web. Dobra, się wszystkim. Witam w następnym, wydaje mi się, siódmym odcinku Rozmów Dzikich. E, tym razem jest z nami Krzysztof Lindbein. Czy Krzysiek. Dzień dobry. Siema stary. E, Krzysiek do mnie przyjechał, właściwie nawet nie był w domu, nie zdążył się przebrać, przyjechał do mnie prosto z trasy, z Belfegor. Tak. Zgadza <noise> się. Stary, może na wstępie, powiedzmy rozgrywkę właśnie o tej, o tej trasie. Typu Ile gigów, e, kiedy właśnie wróciłeś, jak, jak wspomnienia? Dzisiaj jest 19. Tak To no. Miałem ostatni koncert y, 16. 14 koncertów, dwa y, day offy, mhm. No i 3 dni prób jakoś, nie. Więc jakby łącznie 20 dni, około. 5 gigów najpierw, potem przerwa, później mieliśmy do końca, mhm. praktycznie, i jak wjeżdżaliśmy do Anglii, mieliśmy jeden day off, tak zwany travel day, ale mm, no wtedy podróż była jeszcze bardziej męcząca niż, niż, granie. niż granie, bo wtedy spędziliśmy 20, chyba 21 godzin ciągle, non-stop, bo trzeba było zdążyć i tam na prom, i trzeba tak dalej. Robić, Były no. dwa stopy chyba 10-minutowe coś takiego i wiesz, i ciągle leżysz w trumnie, nie? No bo wiesz, jak ja, jak ja wychodzę e, z koja, że tak powiem, e, to ani się nie wyprostuję u góry, muszę zejść, a autobus po prostu, nie. wiesz, nawala, nie? Nawala autobus, mi się w głowie wali wszystko, e, bo mi się kręci w głowie zajebiście, jak ja, wiesz, jak jadę autobusem no. na stojąco i ja muszę leżeć, nie? Więc wiesz, 20 godzin leżysz i potem jak ja wyszedłem, to się czułem miał z 90... Parę lat, nie? Więc, jakby to jest kwestia taka. No, no i mi doskwierało to, że na następny dzień jeszcze koncert jeszcze czułem to, nie? Więc, jakby no, to była na pewno niełatwa trasa, ale też nie powiedziałbym, że była jakaś ultra trudna, no. nie? Bo. Jaki był line-up? Był Belfegor, Arkona mm. z Rosji, taki folk łamany na taki black death metal. Jakby nie umiem tego określić, okay. bo oni bardzo. Bardzo specyficznie grają, mhm. to trzeba naprawdę samemu usłyszeć. I tam jest na wokalu dziewczyna, która ma w sobie taką charyzmę, że po prostu jak ja widzę ją na scenie, to co ona robi, jak ona śpiewa, to po prostu ty chcesz być na tym koncercie. Nie? Mhm. Ja już byłem zdziwiony. To fajna trasa. Tak, że, że, mhm. że, że pierwszy raz jakby widzę kogoś, kto jak ty. Widzisz, jak ona śpiewa, to ty chcesz zostać. Nie pierwszy raz tak miałem, bo zawsze no, wiesz, oglądam no. koncert, no spoko, chyba że ktoś jest jakiś mój, wiesz. I, 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 tak, tak jakiś y, ulubiony bębniarz czy coś. No. no to patrzę się tylko na niego i wiesz, i nikt mnie w ogóle nie interesuje. A tutaj bębniarz był spoko, mm -hmm. ale no patrzyłem się tylko na wokalistkę, bo po prostu to, co ona robiła, to było super. No i było jeszcze Atrocity. Y, to był taki y, też death metal. Mm, I Monastery? monastery Nie wiem jak to się wymawia, ale też jakiś taki grindcore łamane na death metal, nie? I wszyscy w jednym busie? I wszyscy w jednym busie. I technicznie, U. i tam było chyba z 20. To duży to bus. A to nie mieliście w, w ogóle lounge roomu, tylko łóżka, nie? Czy nie. U góry masz łóżka, chyba to. tam z sto... dwadzieścia kilka łóżek, a... A na dole masz taką, jakby ala jadalnię, i okay, go, no taki coś. mały korytarz, i siedzonka. Tam mm. nie, nie wiem, z, z 10 osób może się zmieści, nie? a reszta stoi. Więc. No, no. I jakie kapacity klubów? Mniej więcej. Od 500 jakoś do 750, coś takiego, nie? Okay, no i praktycznie no. wszystko wiesz. Wszystko, wszystko wypełniane oprócz mm. jednego klubu, bo jak byliśmy w Anglii, graliśmy najpierw w Sheffield. Potem graliśmy w Manchesterze i potem w Londynie. To Sheffield jest 50 km od Manchesteru. I w Tak, i wszyscy pojechali do Manchesteru zamiast do Sheffield. No i w Sheffield było bodajże, nie wiem, z 70 osób może, to był niewypał totalny akurat tam, nie? Jeżeli chodzi o, wiesz, o, o ludzi, bo zbyt blisko to było ustawione, ale no w Manchesterze było pokorek tam chyba z Kapacity było z 450 albo 500, no i było. W tym akademii o tu, czy coś w czy w Manchesterze, czy nie? Pamiętam? Nie, Manchester Kiedy to był. Oj, bym musiał plakietkę okay, zobaczyć, ale okay, to no... może wstawimy, nie wiem, w rogu. Może czy gdzieś to, znajdziemy, stary ulubiony. Tak. nam najlepszy koncert trasy dla ciebie? Yy, ostatni, okay. jak zawsze. No, bo, bo koniec. Yy, czy I bo... chyba drugi, jaki graliśmy we Włoszech, bo no, ludzie na pewno dodają, tutaj wiesz. Mm -hmm. Powera, nie? No bo jak widzisz, że publika yy, wiesz, się bawi, no to, no to ci też chce się grać, nie? Bo nieraz grałem takie koncerty, że, no, że naprawdę no widzisz, widzisz nie wiem, kilku ludzi, którzy jakby są za karę na tym koncercie, nie? I właśnie wiesz, patrzysz się na nich i wiesz, że im się to nie podoba, wiesz, ten ziewa, tamten w ogóle śpi i tak dalej, no to jakby. Mm, ja zagram tak samo, nie? Czy o, to wiesz? Czy ja bym grał dla tysiąca ludzi, czy jak na wakend dla dwudziestu tysięcy, mm -hmm. czy bym tutaj zagrał dla ciebie, to bym zagrał no. tak samo, nie? No. Ale sama, jakby w głowie, nie? Że masz takie, kurde, no szkoda, nie? No, ale, ale no. Tak bywa, ja ja zawsze miałem odwrotne myślenie, nie? że no. typu znajdź sobie tą jedną osobę, mm -hmm. która jest intuic, nie? To jest czasami no. ten jeden stary. Tak. nawet czasami mm -hmm. jakiś dziadek stary, czy dziewczyna, czy ktokolwiek, to widzisz, że się nawet stoi przy Bębdach tak. blisko. My na przykład teraz graliśmy, że wiesz, my byliśmy z frontu, bo nie było miejsca i bokiem. I widzisz tą jedną osobę, i mówisz: boku. to ja już mogę, to ja już dzisiaj jestem zadowolony. Mnie nie najbardziej no. rozczulają dzieci po prostu na barana. nie? Bywają? Tak, jak okay. wiesz, jak widzisz dziecko, nie okay. wiem ile może mieć, 4-5 lat może mieć, no. nie? I widzisz, że wiesz, ma tak i macha głową, i to po prostu, no masakra. I raz w <laughs> Często, ogóle pamiętam, no. to był 2018 rok, jeszcze jak z batuszką pojechałem, mhm. bo ja z Batuszką grałem te dwie trasy mhm. um, no to pierwsza moja trasa w ogóle 2018 rok to była e, pierwszy raz za granicę w ogóle pojechałem, bo ja myślałem, że wiesz, jakby za granicę nie istnieje, za tekstury wychodzisz, nie? Jest koniec, jakby mapy, wiesz mhm. co chodzi, nie? Bo, no bo a ja nie jestem z jakiejś tam, e, wiesz, bogatej rodziny czy coś tam, nie, nie mieliśmy za bardzo pieniędzy, żeby mhm. sobie jeździć tam, wiesz, mhm. nie wiadomo gdzie. Czyli pierwszy raz do roboty właściwie za granicę. Pierwszy raz za granicę mhm. byłem właśnie w z Batuszką. I wtedy, pamiętam, my graliśmy, wtedy było 21 koncertów z jednym day-offem pod rząd. Mhm. W Grecji, pamiętam jeszcze, bo dobre rzeczy jadłem. Mhm. I, I to było tak, że w Rumunii to chyba było, że widziałem dziecko i tak się na nie zapatrzyłem, że ono się tak fajnie bawi, że skończyłem numer, nie? Skończyłem numer cztery takty przed, przed wiersz przed wszystkimi, okay. ale publiczność Myślała, że, że tak ma być, nie? I wiesz, i jakiś tam blast leci. Na koniec chyba tam było 8 czy tam 16 <laughs> no. taktów, i ja się zatrzymałem, i wiesz, każdy gra, ja tak. No, co ja mam robić teraz, nie? Dobra, gram dalej. No i skończyłem, jakby no, nikt się nie skapnął, no, no. ale widzisz, że jakby. zawiesiłeś się gdzieś tam. No? Zawiesiłem się, bo, bo tak mi się podobało to, jak on jest właśnie. Jakby... Okej, okay, Intuit. No. Kurde, no bo, no, tak, no bo to jest show, nie? On, on wtedy tak. nie myśli, czy mu się podoba, czy nie, tylko wiesz, no dzieje się, stary, tak jakby no. widział, bajkę fajną oglądał, nie? Tak. I on na przykład nie kuma jeszcze, czy wy jesteście groźni, szybcy, źli, tak. o czym wyśpiewacie, śpiewacie, tak. nie? Tak. On, on no. widzi stary stand-up właściwie, no. jakiś tam dorosłych gości, stary, no. Dobra, no i, i trochę tak mówiłeś, jak wcześniej rozmawialiśmy jeszcze, że, że właśnie, że, że trasy już tak... Troszkę może się od tego odejść, ale właśnie ile masz stary na koncie takich dużych tras tak naprawdę teraz i z, jakimi, i z którymi bandami? No dużą trasę na pewno to z Batuszką, no. ta w 2008 razem, ta pierwsza pierwsza moja. nie? W ogóle pierwszy raz wyjechałem wtedy mhm. w trasę. Ty grałeś z nimi czy to było taki sesyjnie? To było też sesyjnie. sesyjnie. To mhm. było sesyjnie, bo my też się tam zmienialiśmy. w kilku, bo w Batuszce tam było kilku perkusistów. Mhm. Nie pamiętam już nawet kto, bo to było dawno. Mhm. E i to była moja pierwsza trasa, właśnie 21 koncertów, taka naprawdę duża. Mm -hmm. I potem była krótka chyba tam, nie wiem, kilka koncertów było. Pamiętam, że, to była, że tam była Estonia, jakieś tam, wiesz, jakieś tam takie... Okay. Y Pewnie jakaś Finlandia, no, coś tam ten coś, tam w tą stronę? Nie czy? pamiętam, no. coś takiego, no. Ale tam było może z 5-6 koncertów, nie? Coś mm -hmm. takiego. I później miałem przerwę i grałem z Wejderem. Mm -hmm. No, to z Weiderem mieliśmy trasę. To ja tam zagrałem może ponad chyba 20 koncertów. Ehm, no, i potem był stop, bo potem wszedł Michał za mnie, no mm -hmm. i potem właśnie wszedłem do Belfegora, nie? Mm -hmm. No, to pierwsza trasa była y, na pół. Ja z innym perkusistą się zmie zmie zmieniłem wtedy, i ja zagrałem. Czemu tak? Wiesz co? On, on, nie mógł... Mógł połowy, tak, i... on nie mógł połowy czy yy, Tak, on nie mógł połowy, a ja mogłem uh -huh, uh -huh. I, i dalej się zmieniamy tutaj, uh -huh, nie? Więc, uh -huh. więc jakby to nie ma problemu. Um, I tak, to była taka moja kolejna trasa, właśnie te 15 chyba koncertów pod rząd. Tam było dzień w dzień, nie? dzień w dzień. Potem ta Ameryka Południowa była. no To, to była jedna z moich najcięższych tras, które będę pamiętał do końca życia. Uh -huh. yy, to, było, to był tydzień, ale jakby. O tydzień za dużo, nie? Okay. Gorąc, brak zorganizowania? Po pierwsze, mhm. że było na maksa gorąco, po drugie, jakby to też z mojej strony błąd, bo się zatrułem wtedy, bo... Woda, czy tam? Tak, wodą i potem jak mi to przeszło, to zjadłem, to było w ogóle głupie, nie? To jak ktoś był w Ameryce Południowej już i jakby zna się na tym, mhm. to pomyśli, że jestem debilem, ale zjadłem, jakiegoś tam, jakiś specjał kolumbijski, jakiś, jakieś pierożki z dupy, nie? No, no. I zjadłem jednego i był koniec, jakby koniec gry dla mnie, nie? Wtedy tydzień przesiedziałem w hotelu, w ogóle się nie ruszałem eee, i no dlatego, wiesz, zapamiętałem tą trasę naprawdę. Ja grałeś show, czy nie? Grałem przy grałeś. tym show i po prostu mhm. raz było tak, że, że no, no ciężko, no. że wiesz, że... Boli cię brzuch, chce ci się wymiotować no. w ogóle, czujesz się jak gówno, ale no jest 40 stopni w klubie i ty musisz zagrać. Jest soldaut, jest tysiąc ludzi i ty nie możesz Bija, jakby bierze, nic, do. wiesz, nie może ci się nic stać. A jakby wiesz, zasada muzyka jest taka, że dopóki nie zemdlejesz, to grasz. No. Znaczy nie wiem, jakie są inne no. zasady, wiesz, w innych gatunkach, ale w metalu tak jest, nie no. e, bo słyszałem, właśnie już w Belwegorze mi opowiadali, mhm. że była taka sytuacja. Raz w Ameryce Południowej, jakoś x czasu temu, że jakiś ich gitarzysta, właśnie, nie? że było tak gorąco, że na scenie zemdlał, przewrócił się, ale po 5 sekundach wstał, poszedł się wiesz, poszedł się opukać i gra dalej, nie? więc jakby to są takie sytuacje. No i na pewno Ameryka Południowa mi dała takiego kopa, że po niej się czułem niezniszczalny, nie? <grym, 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 e tak. Ja, ja widziałem teraz, że jak graliśmy właśnie z Archico w Japonii, nie czuję, że no. to on jest takim wariatem. A jak progrokowy taki duży progrokowy oni grają nawet trasę z Dreamami w Stanach. Mhm. I właśnie pamiętam, oni, oni są w trakcie show, i nagle słyszę stary jest jakiś tam solo klawiszy, które wiem, że miało być gdzieś tam dużo później. I tak właśnie idę gdzieś po schodach przypadkiem i patrzę a ten bębniarz, staje, całe się trzęsie w ogóle, i przed do niego gościu tam z obsługi, i mu sypie wiesz, w cholerę soli do wody. Mhm. Bo zawsze mieć po prostu skurcze, takie, że nie był w stanie mm -hmm. grać, i oni musieli nagle wziąć, wiesz, klawisze, no, klawisze zagrały sobie solówkę, on sobie odpoczął w sensie no. 3 minuty, opił się wody z solą dograł dalej show, nie? No ale wiesz, jak masz jetlag, jesteś tak. zupełnie nie w swojej strefie starej, dzień po Tak. Polu, sam... tak. To się może tak zdarzyć, no, nie? Jeszcze no. oni ze Stanów do Japonii to naprawdę mieli troszkę, nie? No tak, no. no. Ale u was jest najgorzej, bo się pocicie jest jeszcze do tego tak, że Właśnie nie? taka muzyka jest no. nie, ciężka, bo wiesz, jak ja bym grał jakieś cypucy, no. to ja bym no. mógł nawet, wiesz, o, po prostu stare. w się zagrać, nie? A tutaj no. jednak y, w mojej muzyce, jaką gram, to trzeba mieć i dobrą formę no. i no. trzeba, wiesz, i naprawdę niektórzy sobie nie zdają z tego sprawy, ale odżywianie się i sen jest jeszcze ważniejsze niż granie na perkusji. Jakby I wiesz, strasznie jakby tak, mówisz, czy, yy, czy taki prepare, w ogóle taki prepperowo, tak ogólnie, no, no, tak okay. ogólnie, nie, że jeżeli ty się źle prowadzisz, to ty nie będziesz dobrym perkusistą, nie? Według no, no. mnie, bo zwłaszcza ekstremalnym też. Tak, Ten zwłaszcza ekstremalnym, fizyczny. bo wiesz, ja teraz na przykład jak gram koncert z Belfegorem, to ja mogę grać jeszcze dwa. Mhm. Bo jakby to mi na mnie to nie robi wrażenia w ogóle, nie? A znam takich, którzy by zagrali taki koncert i oni do szpitala jadą po prostu, bo już nie mogą, wiesz, już, wiesz, ale... oblewają się potem dwa litry wody i wiesz, yy, i potem do busa i spać i leżą, nie? A ja po takim koncercie naprawdę ani kropli potu czasami ze mnie nie leci, nie? No. Ja pierdziele. No ale to technika też musi być. Ale to być, jest technika, technika, po pierwsze. No. Po pierwsze to jest technika, że ty grasz z luzem do określonego tam tempa, no. No. a po drugie to, że odżywianie plus Sen. No, plus sen. Ale dla mnie sen w ogóle jest jeszcze ważniejszy niż odżywianie, no. nie? Bo jeżeli dobrze jesz, ale chujowo śpisz, no. to by jeszcze chujowo czuł. Jakby no. to jest... A na trasie to troszkę jest nieodzowny. Właśnie jest to, o to chodzi. A na trasie zawsze będzie, jest beznadziejne jedzenie i zawsze sen. jest beznadziejny sen. Mhm. I ty musisz tak być przygotowanym przed tym, żeby to na tobie nie zrobiło wrażenia, nie? Wiem, już po trzech tygodniach dalej był w, tak. w miarę w formie, nie? Bo jak tak. zaczniesz od złego hmm. punktu, to. Tak. Tak. Mi akurat na tej trasie, Sorki, no. jeszcze do boże. Mhm. Y, mi akurat na tej trasie y, niestety mnie choroba wzięła, no bo mhm. ja w ogóle nie jestem chory. Mhm. Ja, ja jestem chory, y, nie wiem, jeden, dwa dni na dwa lata, nie? Mhm. Coś takiego, bo ostatnio już nie pamiętam, kiedy byłem chory. Wyjechałem w trasę, nie od razu, no. No. bo, bo no chujowe jedzenie i no. beznadziejny sen, nie? I no. to, wiesz, i to Ci robi tak, że, że łapiesz jakieś wirusy. No, i na, niestety na ostatnie cztery dni mnie złapało, tak, że mnie rozwaliło, a ja niestety mam tak, że po każdej chorobie, nawet lekkiej, mi siada na zatoki i mam wtedy uszy zatkane i nie mogę oddychać, bo mam cały, wiesz, zawalony nos. Czyli musisz ustami oddychać. I muszę ustami oddychać i jeszcze nic nie słyszę, bo. No. I, tu, I tutaj wchodzi w ogóle sytuacja z koncertu w Londynie, no. że miałem tak głośno mikser, że mi przesterowały gitary. I potem mi się w ogóle y, jeszcze tam kabel nie stykał chyba nie. I ja miałem wielki szum, i skumaj to, że raz mi się odetkały uszy na tym koncercie i, właśnie vlog... pieprz. I po prostu. Ja, i, i ja myślałem no. wtedy, że po prostu wiesz, że ja umrę, nie? ale no jakoś I to na, na ile ci tak ten opaliło nagle? Na ile ci wrócił? No sobie? jakieś tam, nie wiem, z 20 sekund może, nie? No, ale nie no, no o 20 wchodzić. za długo, no, oczywiście, no. bo ja wtedy wiesz, ja już znam swoje ciało na tyle, że hmm. ja wiem. Jakby w jakim stanie, jak mogę zagrać. Mhm. Już moje ciało mam tak obczajone, że ja, wiesz, powiedzmy, wstanę rano, godzinę odczekam i ja już wiem czego się spodziewać, czego się spodziewać okay. dzisiaj, nie? Wszystko jest totalnie wyliczone, jakby ja już nie uważam się za jakąś maszynę, nie jestem jakimś biohakerem mhm. czy coś mhm. tam, nie? Mhm. Bo ja mam takie rzeczy, wiesz, ym, gdzieś, ale jeżeli chodzi o taką samoświadomość, nie? Że na przykład ja wiem, że dzisiaj zagram koncert średni. I rzeczywiście jest średni łamany na dobry. A nie myślisz, że troszkę się predestynujesz do tego? nie, Że trochę sobie bania tak działa, że możesz tak, się określać. Tak, nie? tak, ale wiesz co, ale tutaj też jest kwestia taka, że czasami jakby wchodzi coś takiego, że im gorzej się czuję, tym. Mniejszy masz oczekiwania i. Tak. Fajnie się gra tak. czy tak. I mi się fajnie mus... gra wtedy. Właśnie o to chodzi, mhm. nie? Że, że tutaj mhm. psychika bardzo dobrze, yy, wiesz, mi robi, że yy, jakby ja psychikę przez perkusję mam naprawdę dobrą ogólnie. Nie? No, jak każdy mhm. bębniarz w sumie, który jest na poziomie wyższym niż, yy, wiesz, niż yy, po prostu taka średnia półka, że tak powiem, że. Jak robisz to profesjonalnie, to wiesz, co ty potrafisz. Nie grasz piosenek, które cię przerastają. No bo wiadomo, że bębniarze, którzy są, ja też tak miałem kiedyś, nie? Na początku każdy Na początku każdy gra za, dużo, każdy gra za dużo, wiesz, że ja tak miałem kiedyś pamiętam, że jak grałem na perkusji z dwa lata może, to ja już sobie włączałem jakieś tam piosenki, nie wiadomo jakie. I wiesz, dzieje się w perkusji, a ja gram dalej. Tu i wiesz, okay. i ja myślę, że ja to gram, nie? I, i wiesz. Ty, i ty grałeś tempo właściwie, a tam się działo, Tak, piosenka, a tam się nie? działo wszystko, wiesz, inaczej, nie? I właśnie to tutaj też jest tak, że y, ja psychikę naprawdę mam wyrobioną przez tą perkusję i ja ona steruje tym troszeczkę, y, jak, ja będę, jak ja będę się angażował w tą grę później, nie? Mm -hmm. y, więc, więc no mi lepiej jest, nie? No. Więc mi lepiej jest, jak ja się już wcześniej nastawię, a nie jechał na jol. Więc, więc. Um, no, no. Znaczy mi się niestety, wydaje, że, że wiesz, że wasza wasza muza, czyli jeśli tak mogę powiedzieć, wasza w sensie no. muza black metalowa, death metalowa, tak. nie? Tam nie ma troszkę czegoś takiego, może jak u nas jest, czy w wielu gatunkach no jest na pewno. typu improwizacja, tak. wiesz, to jak ci nagle klub dzisiaj no. zagra coś tam, tak. coś tam, nie? Jak gitarzysta zagra solo, hmm. no wygracie, to jest misja do wykonania. To jest stary tak, task. Tak, to tak, jest task, tak, który wiesz tak. do końca, od, no. który ile uderzeń, jak, no. jakim tempie, i wszystko ten, nie? Więc, tak. No, a trochę to jest taki, taki maraton do przebiegnięcia. A nie czasami taki, tak, nie. czasami nie. tak. Mhm. Czasami Jaki, jak tak. długi set? Yy, godzinę. Godzina to foko, yy, no? chy, Chyba, że jest beast. I ile, to... ile uderzeń zagrasz w tą godzinę? No, dużo. dużo no ja Największe tempa? Yy, w Belfegorze? No. 270 chyba. A nie, sorry, bo to yy, no. na albumie jest 270 chyba 3, no. a na koncercie jest 268 albo 6. Mhm. Cała piosenka to jest blast. Ciągle, non-stop, no. e, jeszcze ostatnia. To jest właśnie najgorsze, nie? że okay. jakby na początku ja mogę sobie grać takie piosenki, ale jak ty masz godzinnego seta i ci rozgrzewka ucieknie mm -hmm. i jesteś już, wiesz, na, no nie wiem, troszkę przypalone mięśnie i ten. Minus no. 40 bpmów ci wchodzi, tak, tak wiesz, mm -hmm. na końcu koncertu. E, bo to jest najgorsze, że w Belfegorze akurat jest tak, że gramy dwie piosenki szybkie, e, trzy wolne, jedna szybka, dwie wolne i chyba dwie. Najszybsze. Mm -hmm, coś takiego. A mm -hmm. ta ostatnia jest najszybsza po prostu z całej dyskografii mm -hmm, ich w ogóle, mm -hmm. nie? Y I. No i tam jest ciężko. No i tam jest ciężko, bo ja zawsze czuję, że ta rozgrzewka mi schodzi, bo na początku, gdybyśmy my grali Aha, jako czyli pierwszy jak numer, jak grasz te wolne to songi, to ci spada, to mi troszkę. spada wszystko. Mm, okay, tak. Okej, ciekawe, tak. No. Bo, to, bo to jest właśnie to, że mm -hmm. wiesz, jak ja czasami sobie ćwiczę, właśnie tutaj ja to nazwę mm -hmm. wasze rzeczy, nie? Czyli jakieś takie wolniejsze, no. jakieś wolniejsze głowy, mm -hmm. bo też no. się, y, powoli w to wchodzę ale próbuję się przekonać troszeczkę, bo to mi nie daje aż takiego fanu, bo, bo ja nie jestem za bardzo takim perkusistą, który, który ma taką misję życiową, że tak powiem, że ja się uczę wszystkiego. Wiem. Wiesz, bo niektórzy tak Żeby mają. być najlepszym perkusistą na świecie. Tak, że ja chcę z, być najlepszy, Z strony i tak. Tak, no. że trzy godziny, bo ja mam takich uczniów w tak, ogóle, nie? Że samba, dwie jazz, jeden metal. Tak, i... tak, 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 właśnie. Ja mam ta, m, takiego ucznia mhm. na przykład, który, ma, który chodzi do szkoły jazzowej. Mhm. I on tam spędza no dużo czasu. Chyba tam z 3-4 godziny dziennie gra jazz, potem gra dwie godziny metal, potem gra coś tam. I jakby on no, nie jest dobry w metalu, mhm. bo za dużo gra jazzu. <laughs> Spoko, to powinien być stary, Wa powinien być w ogóle tytuł tego filmu. Właśnie o to, <laughs> <laughs> właśnie no. o to chodzi, nie? No. I wiesz, I jeżeli chcesz być dobry w metalu, to ty musisz się skupić na metalu. No. Zapisz byś... włosy, noś się czarno. Tak, tak, <laughs> właśnie o to chodzi, nie? Że wiesz, że ma być metal, no. ma być no. szybkość i tak no. dalej, yy, ale yy, tak na poważnie wchodząc, to naprawdę jeżeli chodzi o metal to trzeba naprawdę ultra dużo poświęcić, żeby, żeby być yy, na jakimś tam poziomie. Tak samo jak w Dzezie. Mm -hmm. bo w Dzezie jest jakby inaczej, bo porównując, już mm -hmm. ja nie będę mówił hehe, ty grasz wolniej to jesteś mm -hmm. taki, a ja gram szybciej to jestem taki, no. a tamty gra średnio, nie? Mm -hmm. Ale nie oszukujmy się, jeżeli na przykład masz rokowe piosenki, yy, jakieś takie mainstreamowe, no to one są proste. Mm -hmm. No to no są proste, nie? A mainstreamowe yy, piosenki death metalowe, nie są proste. True. No, no nie są, nie. No. Musisz jednak więcej poćwiczyć, bo nawet widzisz, że jest wysyp powiedzmy. E ludzi, którzy zaczynają grać. E Sorry, zapatrzyłem się na czas, bo też wiesz, no stary, właśnie stary, chcę, mamy żeby jeszcze, się jeszcze tak, wszystko sprawia. Tak, pięć, no, 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 dobra, no wiem, stary. E Dobrze, że razem widzimy, bo. Tak, no. spoko. E wiesz, jest na przykład wysyp ludzi, którzy grają jako pierwszy swój cover Nirwane, nie. Mhm. E ja też grałem Nirwane, nie. Jak grałem dwa miesiące na perkusji, jakby wiesz, tu, mm -hmm. pa, tylko to, mm -hmm. jakby to zagrać i wiesz, no wiele ludzi, wiadomo, że w feeling... pierwszej lekcji możesz tego nauczyć. Często, tak, nie? właśnie no. o to chodzi. Tylko że mm -hmm. według mnie na perkusji jest właśnie ważny feeling, że nie podrobisz feelingu, ale piosenkę tak jakby podrobisz, w sensie, że wiesz, ten sam bit, możesz grać, na przykład, wiem, coś takiego. Ale ja wiem, że ty to mhm. zagrasz lepiej niż ja. Wiem. I tyle. Wiem. A, a to jest proste, bo to są, wiesz, cztery uderzenia i koniec, ale ty ćwiczysz, wiesz, wolniejsze rzeczy, mhm. a ja ćwiczę szybsze, jakby. Mhm. I tutaj jest takie porównanie, nie? Więc. Wiem, ty jesteś bardziej dużo proficient w tych szybszych rzeczach. Tak. W tych wolnych musiałbyś mieć faktycznie ekspa, żeby to omówić. Tak, sprawić. właśnie tu o to jest chodzi. te niuanse. Właśnie o to które chodzi. I, I dlatego ja poświęcam na to czas, ale nie aż tak dużo, no. bo metal i po, i, no, i wiesz jakieś gatunki mm -hmm. powiedzmy death metal black metal jakieś tam odmiany bo jest ich mm -hmm. tysiąc ale dla mnie to jest po prostu metal mm -hmm. słuchasz metalu to słuchasz ciężkiej muzyki po prostu nie mm -hmm. a nie że no ja słucham prog death łamane na black no, metal, okay. nie metal, nie? metal core, tak. to zależy tak, no, no, tak. No. Y i tutaj chodzi o to że musisz naprawdę bardzo dużo y poświęcić na to czasu i ja teraz y jeżeli mam komuś polecić jeżeli Ktoś, kto to ogląda, bo na pewno będą oglądać ludzie, którzy słuchają metalu i chcą grać no. metal. Jeżeli chcą być dobrzy w metalu, to niestety trzeba odpuścić pewne rzeczy, żeby w nim, no wiesz, jakoś się obracać, jakoś bardziej niż tylko Uwam. grać w jakimś tam 150 czy tam 160, nie? Bo je... wydaje mi się, że Sebastian Lancer jest tylko takim jedynym. On jest kozakiem, prawda? prawda? No. Tak, ale to, mhm. do tego też trzeba mieć yy, jakby Trzeba mieć to coś, żeby w ogóle mieć taki feeling, nie? Bo wiesz, masz dużo takich perkusistów, którzy, którzy grają dobrze groovey na nagraniu, mhm. ale widzisz po nich, że wiesz, jak słuchasz piosenki, to na przykład ja bym ci dobrze nagrał, nie wiem, jakiś tam groove X, mhm. powiedzmy, i byś słyszał na nagraniu, że mi brakuje troszeczkę czegoś tam, na przykład mm. jakiegoś tam y, może nie timingu, nie? no bo jakby bym zagrał w punkt, bo mo, moim błędem właśnie jest to, że ja gram wszystko w punkt. Mm -hmm. A ja nie gram czegoś takiego, że to, to na przykład Wiem, płynie. że nadajesz jakiś tam feeling. Że Temu płynie, tylko nie. Że na prawidłowo. przykład, jak, jak masz w jazzie powiedzmy, wiesz, jakieś takie tykanie, blachy, i mm -hmm. ja nie mogę, bo ja bym po prostu, wiesz, wkurzam się, że ja nie mogę tej blachy nie? No, właśnie no. o to chodzi. Y, I i wiesz, i tutaj kwestia wchodzi taka, że jeżeli ty byś mnie zobaczył, to tym bardziej byś wiedział, że coś jest ze mną nie tak, że ja tego nie gram. Bo ja na przykład. Wiem, nie ruszasz się w taki sposób. Tak, właśnie o to chodzi. Ty nie grasz stąd, nie? Raczej. Tak, no, tak no. właśnie o to chodzi. I wiesz, i na mnie na przykład teraz jestem takim człowiekiem, że na mnie bardzo, yy, bardzo ciężko jest wywrzeć wrażenie. jakieś. Mm -hmm. Bo ja już spotkałem muzyków na swojej drodze. Naprawdę, naprawdę takich, co wymiatają. Nie? Mm -hmm. Jeżeli chodzi na przykład o gitarę czy coś mm -hmm, tam. Nie? Mm -hmm. I teraz, jak mi zagrasz w ogóle z mm -hmm. ruty tuty, nie? nie wiadomo, co jakiś kosmos na gitarze, to ja powiem, no spoko. Jakby OK. nie? Mm -hmm. Na perkusji to samo. Jak grasz, wiesz, jak jest, są jakieś zespoły ultra szybkie. Co grają w 300, 350 czy coś tam. Kto, kto gra najszybciej stary? Ty, ty byś to wiedział pewnie, nie? No, to gra najszybciej? Wiesz co, Jakie te, teraz na pewno Arch jest taki bend. Okay, jest to taki, taki no... Tak i, i tam jest perkusista, który naprawdę jest szybki, nie? No. Ale mnie takie granie nie jara. Że za szybko? W ogóle. Okay. Totalnie. Ja teraz... Za mało pary? Za dużo? Za dużo jakby wszystkiego się dzieje. No. E, i na mnie to też nie robi wrażenia, bo jakby ja spojrzę się na to, że słucham mhm. takiej muzyki, żeby sprawdzić, czy jakiś numer wydali, to sobie z ciekawości tam walne, nie? No to ja tego słucham i za minutę no spoko. Jakby nie ma tematu, nie? Mhm. I na mnie robi wrażenie, jak ktoś się rusza za perkusem, jaki ma feeling, a nie to jak coś odegra, że powiedzmy Czyli performance taki już bardziej nawet niż... Coś w tym stylu, ale nie jakieś kręcenie pałeczką, mm, wiem, skakanie, wiem, robienie wiem. No, salt. Tylko, tylko po, po prostu w wczuta w muzę, nie? Mm -hmm. e, no i oczywiście tutaj przy, y, mogę powiedzieć znów y, jako, że to jest moja druga taka rozmowa na YouTubie. Mm -hmm. e, jest taki Jamie Sand merat to się tak wymawia. Mm -hmm. On gra w będzie Alcerade. To je, no. na pewno nie znasz, 100% nie znasz. E, ja Cię potem tu wyślę mm -hmm. i zobaczysz. E, Muzyka jest ultra techniczna, mm -hmm. po prostu nie, jest nie do zagrania. Na, na YouTubie masz trzy kowery, nie? Zagrane dobrze, mm -hmm. oczywiście, bo wiesz, ja też rozróżniam covery zagrane dobrze, a zagrane Ty już a zagrane... potrafisz to że no, no, no. O to no. chodzi, nie? Bo ja też mam taki wyznacznik, że na przykład jak się uczę numerów, powiedzmy, jak ja się uczę numerów, to też często wchodzę na covery ludzi. Nie mam mm -hmm. też jakiejś misji w sobie, że ja to zagram ze słuchu, bo inaczej nie zagram, nie? Bo jakby. Nie ma potrzeby takiej, nie? I też nie mam czasu. No. Za Szukasz bardzo, najbardziej nie? efektywnej drogi. Tak, do... bo ja tych coverów muszę nagrywać bardzo dużo no. i ja covery takie dla siebie naprawdę, które ja... Ile sobie... ich nagrywasz, stary, rocznie powiedzmy teraz? Czy, czy nie hmm. wiem? Znaczy, wiesz co, ten rok akurat nie zaliczam do hmm. udanych, jeżeli chodzi o covery. No. skupiłeś się na edukacji czy coś. Ale, ale zaliczam do udanych na pewno pod względem właśnie kursów i szorców. Hmm. Bo szorców hmm. nagrałem, ja pamiętam, że w styczniu miałem y, chyba 4000 tysiące na Instagramie uh -huh. i miałem postów kilkadziesiąt coś takiego uh -huh. a teraz mam postów chyba 500 i 70 tysięcy na Instagramie okay. promocja w, w ten rok nie promocja słucham promocja też płatna czy zero ja zero zero złotych okay. zero złotych wydałem na Instagrama i na inne w ogóle rzeczy, tylko To zaraz do tego przejdziemy tak. bo to jest inny bardzo ciekawy temat tak. no ale w wydawałem pieniądze tylko i wyłącznie na y, jakiegoś Mhm. Y, albo na płatne reklamy, jeżeli chodzi o Facebooka, y, co do lekcji. Mhm. Ale ja tam dawałem więc pięć dych na tydzień i jakby zapominam, nie? Ale też, też, też lekcji mówisz, tak? Te, te też lekcje. lekcje. No. Mhm. Tylko że też bardziej zrezygnowałem z tego, bo y, jakby spróbowania się na OLX-ie. Bo lepiej mhm. się. Y, ja teraz na Instagramie mam takie konto, mhm. że wrzucę na relacje coś. Jakby mm. ktoś się na pewno zgłosi. Mm -hmm. Jakby mogę to promować przez Instagrama za darmo teraz, nie? Ale ten OLX dalej gdzieś tam, gdzieś tam jest, mm -hmm. ale już nie aż tak, jak wcześniej. Nie? Ale to online czy Słupsk? Online. Online, tak? Na, na tak, ze Słupska mam, no. ze Słupska mam, ze Słupska mam e, dwóch uczniów. Mm -hmm. e, jeden to jest e, mój tatuator w ogóle, mm -hmm. a drugi e, też jest e, taki uczeń, co też mnie właśnie znalazł przez OLX, ale nikt praktycznie nie chodzi do mnie na stacjonarne, mm -hmm. bo w Słupsku nie ma ludzi, którzy grają. A ci, którzy grają. To Ile tam macie ludzi? Z 50, nie wiem, tak strzelam. Ile w subsku jest chyba 70 albo 90. Coś, coś takiego, nie? Tysięcy. Ale w subsku jakby jest takie coś, że ludzie grają bardziej dla przyjemności, a nie, że chcą jakoś się nie wiadomo, jak tam rozwijać czy coś. Bo jak ja chodzę na jakieś koncerty, jakichś przeglądów kapel młodych, to. No widzę tam ludzi, którzy coś tam zaczynają mhm. i się dobrze przy tym bawią i nie mają spiny, a to jest ogólnie zajebiste. Mi się to bardzo podoba, nie? że mhm. ktoś, wiesz... To nie jest ich robota, nie? Tak, tak, właśnie o to chodzi, mhm. nie? że to jest super, a ja i tak się skupiam na zagranicznych, no bo wiadomo, że finanse jakby są większe yy, i... Ile za lekcje? Sorry, będę Ci, będę ci wpylał pytania, żeby no Spoko, żebyśmy... możesz no. pytać o wszystko. Ile za lekcje? Teraz, yy, znaczy wcześniej ja zaczynałem w ogóle no. od pięciu dych. No... To jest bardzo mało. Ja od trzech pań, 2008 rok, stary, trzy dychy, ja mówię, bym... Tak, no nie, tak, właśnie o to chodzi. Jak ja zaczynałem działalność, to ja miałem, ja dalej tak mam w sumie, że ja, ja próbuję wszystko tanio dawać, mhm. żeby każdy na tym korzystał, i Polacy, i Ameryka Południowa na przykład, mhm. bo w Ameryce Południowej jakby nie jest kolorowo i tam ludzie no, nie mają za bardzo hajsu, um, ale też jakby, żeby to wszystkim się opłacało, nie? Bo na początku brałem pięć dych za godzinę, to było na początku początku, nie? Bo ja... Pa, pa, I to mówisz który rok? Był to był COVID. Wtedy o, to, to co uh -huh. wybuchł COVID, nie? Uh -huh, uh -huh. Wtedy zacząłem dawać lekcje i... Tak, no i wtedy było 5 dych i jeszcze ja prowadziłem działalność, więc jakby na pół. Ojej, jeszcze podatki wszystkie, no. Tak, właśnie ZUSy. ja prowadzę działalność normalnie uh -huh. y, i... No, no i na początku było tyle i jakby sukcesywnie to zwiększałem, nie? Potem było 75, potem 90, niedawno, ale ja robiłem zawsze, zawsze dobre promocje, żeby mm -hmm. to też, jakby marketingowo, to też jakby mm -hmm. działa, nie? Bo ja z marketingu, jakby też się w tym obracam troszeczkę, mm -hmm. bo to mnie jara. W sensie nie, nie pieniądze same w sobie, tylko Zdobywanie ich? Umiejętność sprzedaży, i sprzedaży Umiejętność sprzedaży, że jak ja mogę wpłynąć na człowieka, żeby on to coś kupił. Mhm. I ja wiem teraz, że na pewno, jak ja bym y, nie był perkusistą, to ja na pewno bym poszedł coś z marketingu, nie? bo jakby to jest takie interesujące, nie? że możesz tak zagadać kogoś albo sprzedawać jakieś rzeczy. Że Ty masz z tego fan, ale nie, że konto ci rośnie, nie wiadomo, bo to też fajne, nie? Ale sam fakt tego, że. Masz taką sprawczość, że potrafisz coś Że Ty umiesz gadać po prostu i ty umiesz coś zrobić, nie? Zwłaszcza, że wiemy, jak w dzisiejszych czasach, jakby co jest ważniejsze, niż gadanie stereotypowe. Czy Instagram, czy ten. Czy w ogóle tworzenie kontentu, czy wiesz, czy ludzie ludzie cię lubią, czy nawet wiesz, ty masz bardzo taki mały wycinek rynku. Mały, nie mały, nie? Wąski może, nie mały, nie? Który jest jakby też. I to też, też mi się wydaje, że nawet wiesz, to, to, to jak, jak, nie chcę źle zabrzmieć, ale że jak surowe są twoje filmy w pewnym stopniu, w sensie, że czerń, wiesz, ty i tak dalej. I to jest takie wszystko jest... zaplanowane. to jest wszystko Wyobrażam zaplanowane. Wyobrażam sobie stary, nie, że to jest taki właśnie piór i typu my tu jesteśmy się uczyć, a nie kurde oglądać kolorki na ścianach, nie. I ja tak, <laughs> no. ja tak też kreuję swoją tak się osobę w właśnie, no. Brutal, wiesz. Tutaj point i lecimy. Z... Tak, i ja, od, i ja od początku właśnie tworzyłem taką narrację, nie? że jakby. Skąd miałeś ten pomysł od początku? Znaczy wiesz, co to mi przyszło w praniu? Czy ktoś ci zainspirował? Aha, nie, nie, okay. z, z doświadczeniem, bo mm -hmm. jakby ja też. Ja, ja od dziecka mm -hmm. byłem taki, że ja chcę sam. Ja zawsze mm -hmm. mówiłem, wiesz, ja sam, ja sam. Nie? I tak mi zostało do teraz, nie, że ja chcę wszystko sam zrobić, no. bo... Nie wiem dlaczego, ale jak ktoś mi pomaga, to ja nie mogę się w 100% cieszyć z tego. Wiem, nie masz takiego ownershipu. na Tak, firmie. że jak ktoś mnie zapyta, wiesz, yy, że nie wiem, a co ty Krzychu osiągnąłeś, nie? A ja bym powiedział, yy, no nie wiem, no przejąłem firmę po tacie, nie? No, na przykład. No. Mój tata poszedł po mleko 20 lat temu, jakby to jest no. kłamstwo, nie? No, ale wiesz, no, jakby no. tak było, nie? Ehm, no to jakby, co z tego? No. Czy myślisz, że... jakby to nie jest złe, no. to nie jest w ogóle złe, nie? bo no. dla mnie, jakby ludzie, którzy, którzy wiesz, dostają w spadku coś tam i tak dalej, to zajebiście, mhm. jakby mhm. ja się cieszę. No każdy się, wiesz, każdy ma jakby ustalone. Y... Jak się zastanawiam, no. czy to ma jakiś wpływ, że no właśnie, że ty grałeś wszystkich bendach jako sesyjny no. i, i, i będąc sesyjnym jesteś sam sobie, nie? Czy tak. będąc w zespole jednak death metalowym, czy coś, no to jesteś w będzie. Czy myślisz, że nie chciałbyś być? Czy widziałbyś się w takiej roli, że jesteś... Bo nie, większość osób marzy o tym, no. nie? Marzy, żeby mieć właśnie zesp zespół z ziemeczkami. Raz, bo podzielona odpowiedzialność. Dwa, bo właśnie... No, jakieś tam wspólne mm -hmm. przygody. Ty wydajesz się, nie wiem na ile Cię znam, stary, ale wiesz, indywidualistą i właśnie sam teraz bardzo no. mocno zdefiniowałeś, że Potrzebujesz takiego ownershipu, nie? Tak. Wydaje się, że dla ciebie to sesyjnym jest ten. Czy widzisz się, że mógłbyś kiedyś w ogóle założyć z zespół i że Tak, ci jarało, na, czy? Znaczy wiesz co, ja mam zespół w ogóle, mhm. nie? Mam zespół, yy, ale no tam robimy rzeczy rzadko, mhm. bo ja nie mam czasu za bardzo, nie? Yy. Ale może coś tam pogramy w tym roku, bo wiesz, ja raz, to było tak, że ja raz odchodzę, raz przychodzę mm -hmm. do, do swojego zespołu w ogóle, mm -hmm. nie? Bo w tym składzie w Devspawn mm -hmm. my zostaliśmy jakby z takiego normalnego składu pierwszego pierwszego, to zostałem tylko ja. Teraz, mhm. Bo każdy wiesz, bo to był licealny zespół jeszcze, nie, więc mhm. każdy poszedł na studia, każdy poszedł ze swoją stroną. Wiadomo, że 90% zespołów się rozpada jakiś gdzieś na studia, nie? To, to jest taki standard. No. I wtedy się tworzy 90 kolejnych procentów. Tak, zespołów, tak ale, właśnie, ale, to ale chodzi, tak. No. I tutaj kwestia jest taka, że my robimy, tylko bardziej to jest też wszystko zależne ode mnie. Czy ja mam czas, czy nie mam, nie? Mhm. I tak widziałbym się w zespole, tylko że. Mi jest głupio troszeczkę, bo ja nie lubię za bardzo grać długo, yy, za, y, to jest pierwsze, no. a po drugie, wiesz, że na wyjazdach długo być no. po prostu, no. nie, tak jak no. teraz na przykład, no te trzy tygodnie to myślę, że to tak na styk jest, mhm. nie, ale jakbym miał żyć z teraz tylko, mhm. no to nie ma opcji, no. nie? bo ja jestem bardziej takim człowiekiem właśnie, jak Ci mówiłem przed nagraniem, Rozumiem, nie, że wiesz, tak. super sen, odżywianie, dwudziesta trzecia, wiesz... Yy, nie, mi się wydaje, extra, że wiesz, że, 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 że troszkę jest takich muzyków nawet, że ten okres tras to jest taki właśnie okres pomiędzy tym, że dopóki sobie nie wyrobisz, no nie wiem, właśnie sesyjnej jakiejś credibility hmm. czy pasywnego dochodu, no. no to takim naturalnym troszkę tym jest, że w pewnym momencie musisz być touring musician, nie? Tak. Ale to nie jest dla wszystkich i, w, i myślę, że dla osób właśnie, tak. gdzie dużo jest takich muzyków, gdzie naprawdę ćwiczą i ten stary... Czy nawet jak my byliśmy na trasie, to wiesz, na, na, mieliśmy zawsze w mieście Master tura? taką apkę, czy nie? To jest taka aplikacja do prowadzenia trasy, gdzie masz wszystkie loading, okej, okay, myśmy tam mieli wszystko rozpisane nie, nie. i zawsze na my, było, wiesz... My mamy zawsze w PDF-ie tylko, tak okay, sucho po mieliśmy prostu, taki, wiesz, czasówki okay, i tyle, nie? myśmy tam wszystko, stare, typu właśnie, wiesz, najbliższe siłowni i tak dalej, bo dużo Aha. osób z trasy na przykład chciało albo, wiesz, vegan food, no, best no. coffee i tak. stary, siłka, nie? Ja też się staram no. jeść wege, znaczy ja ogólnie mhm. jem wege, ale to nie dlatego, że tam, wiesz... Wierzenie jakieś? Tak, 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 tylko po prostu ja się lepiej czuję mhm. przez to, że jem wege, wiadomo, co tydzień u się jest obiad w niedzielę mhm. i tam jem mięso, nie? Ale mam mhm. wykupiony catering i jem wege tylko i na trasach też mhm. się staram jeść wege, bo mhm. jakby ty nie wiesz, co oni ci dają, nie? I ja polecam w ogóle każdemu na trasie być wege, bo no ja się czasami przejechałem na tym, nie? Że okay, mięso by było po prostu, odwrócić, wiesz? A no. najgorsze jest to, że... Spoko, 10 minut. Mhm. E, najgorsze jest zatrucie na trasie albo bycie właśnie chorym y... Na trasie. No. Nie no stary, w ogóle właśnie, że nie możesz iść do kibla, nie? No, no, nie, no bo nie możesz, no, no, możesz no, tylko siku zrobić tak, i koniec, no, nie? A tak to wiesz, a tak jakoś, jak coś się tam dzieje grubszego, to nie ma opcji, no. nie? No to dlatego wiesz i dlatego czasami głodówki są, czasami, nie? Rama. tak, no. Podziń te trasy, zanim przejdziemy do tak. edukacji, bo to jest myślę najważniejszy Tobik, który wiesz, którym myślę masz najwięcej tak. do nauczenia nas, no, zwłaszcza na polskim rynku. Ehm, ile za takie trasy się zarabia, jak możesz powiedzieć? Nie więcej. Czyli co możesz podjąć? Wiadomo, zależy mm -hmm. od y, pułapu, jakim, mm -hmm. y, na jakim jest zespół. Mm -hmm. um, ale mniej więcej taka, ustawo no, taka ustawowa kwota, jakby mm -hmm. taka standardowa, y, jest śmieszna, bo 100 euro. Okay. No. Jakby z zespołami, y, nawet większymi czasami, się zdarza, że masz 100 euro za koncert. Wiesz, dla niektórych jakby. Te 420 zł, nie wiem ile teraz euro chodzi, mm -hmm. chyba 3,7, bo spadło. 400, słaby, no, 450 zł, no, tak, no. dajmy bazę. To jakby nie jest dużo. Mm -hmm. Wiesz? Teraz to jest naprawdę mało. No, teraz to jest mało, biorąc pod mm -hmm. uwagę to, co ty robisz i to, ile ty możesz zarobić gdzieś tam. nie? Bo mm -hmm. jeżeli, e, powiedzmy, jedziesz. Patrzysz na koszt alternatywny, tak? Tak, no. w, wiesz, tutaj jest ważny czas, mm -hmm. że ty masz cały dzień w dupę i ty mm -hmm. grasz tylko 40 minut. I często jest tak, że ty nie możesz nic zrobić wcześniej. Mhm. E, bo na przykład teraz e, ja akurat miałem niefarta, bo na tej tarasie mi się laptop zepsuł, mhm. e, bo ja chciałem tam bardzo dużo dla uczniów zrobić mhm. rzeczy i tak dalej. Ale ja i tak wiem, że ja bym nie miał za bardzo czasu. Mhm. Dlatego że e, dlatego, że co? Dlatego, że wchodzisz do klubu, musisz czekać. E, trochę na loading, Ty tam pomożesz czasami coś tam, potem jest sound check, potem wiesz nie możesz za bardzo gdzieś wyjść, bo na przykład ktoś Cię potrzebuje i Ty musisz zapieprzać do tego klubu i tak dalej, to taka robota zdalna na trasie też często nie wypala, więc jakby nie możesz pracować zdalnie zbyt często. I dalej masz te 450 zł za mhm. koncert. Czasami jest tak, że nie masz kosztów, yy, zwrotu kosztu, mhm. w sensie, nie? że ktoś Ci nie płaci za to, że Ty pójdziesz do, nie Albo wiem... Albo nie masz diety starej i tak dalej, nie? Bo to też jest ważne. Pójdziesz na cepa, no. na przykład jak my byliśmy w Szwajcarii, mhm. pierwszy koncert. No to tam za bułkę dajesz kurwa milion złotych, nie? No, no. I wiesz, i ty musisz czekać na to jedzenie z klubu, no. bo nikogo to nie interesuje, że ty jesteś głodny, no. no, no jakby no. inni mają, wiesz, ważniejsze rzeczy na głowie. W I... Szwajcarii nie mieliście śniadania? Mi nie było. I... No właśnie, było. No. Tylko że mówię, jak wiesz, jakby mhm. było, gdyby nie było. Mhm, nie? Mh, mh. I dobrze jest. W no, chyba dobrze. najlepsza, tak, no, no. Tak. No. I wiesz, i i jakby chce ci się jeść, to idziesz na cepa i wydajesz, i jakby z tej puli 450 zł odejmuje ci się, nie wiem, no za tą bułkę, tam, nie wiem, trzy dychy, czy tam cztery, nie? No za, wiesz, tak strzelam. No i masz już 400, nie wiesz. wiesz ty, fajki jeszcze tak. Fajki ziarę, kupisz jakieś to, coś tam tak, no. i, i tyle, nie? No to 200 zł, no to zarobisz, no nie wiem, no w żabce albo w jakimś Handemie, nie. Bo wiesz, takie, takie trasy, jak jesteś takich jak chcesz to wiesz, make it, to, to, to grasz no. dla prestiżu, nie, czy tak. coś tam, nie? I tutaj też mhm. do tego chciałem dojść, mhm. nie, że stawka taka początkowa to jest 100 euro, chyba, że masz swój zespół, to wiadomo, te koszta mhm. y, wszystkie łączysz i tak dalej y, i zazwyczaj wychodzisz na lekki plus, wiadomo, jak no. to się tam, wiesz, no. jak to się tam gra, przygodę masz. Tak, i przygodę no. masz, nie, y, ale tak bardziej pro, jak mam gadać, no to masz od 100 do 400 euro. 400 euro to jak są zespoły takie lepsze i które mają lepsze kontakty, że mhm. tak powiem. Nie? No bo są zespoły większe, które płacą mniej niż te mniejsze. Bo też często tak się składa, że ci ludzie, którzy mają mniejsze zespoły, zatrudniają perkusistów z dobrym nazwiskiem dla prestiżu i im mhm. płacą po prostu ze swojej pensji. Bo na przykład jest taki jeden zespół, Yy, gdzie je, tam chyba nie pamiętam właśnie ktoś mi tam opowiadał, nie? że mhm. wokalista jest milionerem mhm. jakąś tam ma firmę, coś tam sobie robi i ma kupę siana nie? i on po prostu zatrudnia muzyków jakiś takich wiesz, kozaków którzy budowali mu markę z, i... z koncertów ma tam wiesz, nic mhm. praktycznie ale ma muzyków, którym płaci nie wiem, 500 euro za koncert to tam wychodzi no 2,5 klocka, coś takiego mhm. za koncert no i co, i se żyjesz tak, nie? I tyle, więc jakby przedział cenowy jest taki, ale 400 euro dostaniesz rzadko. Jakby tak taki standard, standard to jest 100 euro do 150, nie? Dalej, Dalej, no nieważne co jest... się dzieje, nie? Czy to 100 euro było też w 2018 tak. roku, no. jak ja zacząłem, zaczynałem miesić i słyszałem wtedy, bo ja wtedy dopiero wszedłem w ten biznes bardziej właśnie hmm. taki metalowy i poznawałem jakby większych ludzi, no, że tak no. powiem, nie? Bo wcześniej jakby nic, i u mnie był taki pstryczek właśnie, nie? I ja zacząłem poznawać tych ludzi, no to każdy 100 euro, 150. Że pamiętam się z, z, Kerimem, z Kerim, z no. salkę dzieliliśmy w Krakowie 2013-2014, no to wtedy było 100 euro. 4, nie? No. no tak, I no. 12 no. lat no tak. później. I to no. są... mhm. Ja pierwszy, no to jest złote. jak w Krakowie w klubach, wiesz, mhm. jest 150 zł mhm. za, za, za joba czy coś, nie? Mhm. Brutal, no. Kurde, tak sobie pomyślałem, że, ja, że nigdy nie myślałem o, o, o właśnie o metalowych bendach w ten sposób em, że tych muzyków no. sesyjnych jest całkiem sporo, zwłaszcza bębniarzy, nie? Że dużo będów ma, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co mówisz, że to nie jest jeden gościu typu Frost, Satricon, Tylko faktycznie mm. ci bębniarze są bardzo zastępowalni i... Tak, ale wiesz co? No. To, to jest kwestia taka, że teraz e, to są te same nazwiska praktycznie. Mhm. E, wiesz, że bębniarze się cały czas gdzieś mielą w tych samych... Te, no. e, te same nazwiska bębniarzy po prostu przechodzą z zespołu do zespołu, nie? Mhm. E, na przykład... Ostatnio napisał do mnie zespół e, w Benighted, nie wiem czy ja mogę to mówić czy nie, no. ale chyba nie mogę, ale dobra, już no. powiedziałem, e, ale raczej jakby to nie wyjdzie, no. ale e, no to tam e, gra taki Kevin Paradis, mhm. on jest po prostu, ko, no jest ko, ultra kozakiem, mhm. po prostu w metalu, ja myślę, że to jest top 3 w metalu teraz, jeżeli chodzi o techniczne granie i tak dalej, typek rozpierdala, mhm. nie? Dawaj, to twoje top 3. Top 3? Techniczne. Może nie twoje ulubione, tylko techniczne. Ale z, się. Metalu. Z, takich, z takich youtuberów, czy ogólnie z metalu? Nie, z metalu. No to myślę teraz... Y, no na pewno ten, ten Jamie, co ci mhm. wtedy mhm. mówiłem z Alcereid no. Drugi jest na pewno... Y, no Kevin Paradis dla mnie naprawdę, no, mhm. on... To jest Europa? Y, tak, Francja. Mhm. Y, zrobił taki mega progres, bo mhm. ja go oglądam już kilka lat. Mhm. I teraz, no typek po prostu zagra wszystko, nie? Mhm. Dasz, no nie wiem, na przykład zamkniesz oczy, gitar pro odpalisz, napierdalasz okay, pół godziny, i on to wy, wyślesz mój z i masz traka okay, takiego, nie? Okay. I po prostu typek jest niemożliwy. Jak ja go oglądam, to no. może feelingowo, właśnie, ja jestem bardzo takim, e, ja bardzo zważam na feeling, jak to, właśnie mm -hmm, tak jak się mm -hmm, powiedziałem mm -hmm, wcześniej, nie? Mm -hmm. Może feelingowo nie mój styl, ale jeżeli technicznie co do od, odegrania i tak dalej, no to top. Mhm. Dla mnie, nie? No i, trój, i jako trzeci myślę, wiesz, ja też nie chcę, żeby jakby mm, tutaj było tak, że to jest top 3, że pierwszy najlepszy, drugi gorszy i trzeci Trzeba najgorszy, tylko to jest równo moich mhm. trzech ulubionych, mhm. że tak mhm. powiem, nie? E, no to trzeci myślę, że Dawid Depolt. on gra teraz, ja, e, wiem, e, który tak, ja no, e, Dawid Dipold też rozprzestala dla no. mnie e, i groovowo, i też metalowo, nie? Bo w metalu też zagra wszystko. I też gruwowo on też wrzucał jakieś wcześniej covery. Kilka lat temu to było, bo ja też go oglądam od X lat. On miał super te wideo, zawsze były tak, przepiękne. Tak, super jakość, super dźwięk, w ogóle ekstra, wszystko. No. nie Więc ja myślę, że topka moja. To no... ciekawe, że, że Lancer'a nie wymieniłeś. No, mi się tak zawsze znaczy wydawało... wiesz, co dla mnie ta muzyka, mm -hmm. ta muzyka, jaką gra właśnie Lancer, Zbytce właśnie Obscura i tak no, dalej. No. no ja za bardzo nie słucham takiego czegoś, bo. Po pierwsze jestem zamknięty, co jest moją wadą troszeczkę. Mhm. No i zalecam stary. No, ale no. Możliwe wiesz, bo mnie bardzo ciężko przekonać co do jakiejś muzyki. W sensie takiej, że ja słucham, ja próbuję słuchać mhm. jakichś tam, wiesz, jakichś innych zespołów niż tych, co mam tam obrane. Ale mi to nie wchodzi. I, ja, i mi jest czasami smutno, nie? bo ktoś mi mówi patrz Krzychu, jakie zajebiste. Chciałbyś podzielić się. Tak, nie, jakie zajebiste, nie. patrz no. patrz te blasty, no. te przejścia tak dalej, ja tego słucham. I mówię, no fajne, no. fajne, fajne nie? ale mi się nie podoba. No. I po prostu wiesz. To dawaj, jak już jakieś lecimy top 3, ulubione będy, stary. No na pewno y, Death Spell Omega. Uh -huh. y, to jest taki techniczny black, że tak powiem. Uh -huh. Ostatni album mi się nie podoba. Uh -huh. y, niestety zawiodłem się troszeczkę, uh -huh. ale jakby... Te poprzednie wszystkie albumy super, yy, no i Debspelemega mi się podoba w sumie przez to, że tam jest wszystko nieoczywiste. Mm -hmm. To nie jest tak, że teraz jak słuchasz zespołów metalowych, to ty wiesz co za chwilę będzie. Jest jakiś breakdown i za chwilę będzie szybko. Jest szybko, to zaraz będzie breakdown. A tam nie wiesz co będzie. I to właśnie o to Tę chodzi. Europa? Yy, Francja. No. Francja. W ogóle, stary, bębniarze też przywinęli. Europa, nie? Tak. Ciekawe. Tak. Czemu, no. czemu nie? A, a, a ze Stanów? ze Stanów. No... Myślisz, że to... po prostu tak śledzisz ten europejski rynek, że troszkę jesteś tak, bardziej wrażliwy na tak, niego, tak? Tak, hmm? tak, myślę, że no. tak, no. Yy, Ale wiesz co, z tymi bendami to ja Ci powiem tak, yy, sto, yy, ta Death to, wiesz, no. w, serduszku w serduszku mam w zawsze, bo to bardzo mi w ogóle zmieniło życie, bo yy, ja zacząłem Death Spell słuchać z... Yy, no, też jak... No, z 3-4 lata temu, coś mhm. takiego. I yy, ja wtedy... W czasie COVID za bardzo nie wychodziłem z salki mhm. i mi trochę to wjechało na web. W sensie mhm. y, miałem troszeczkę taki, jakby nie powiedziałbym, że to jest jakiś paniczny lęk czy coś tam, ale tyle siedziałem na salce, że się odzwyczaiłem od ludzi i po prostu Wiem. mi było dziwnie, jak ja, jak ja wiesz, jak ja byłem pośród ludzi, nie? I ja wtedy słuchałem tylko Despelomegi mhm. i ona mi pomogła, jakby wyjść z tego, wiesz, z tego wszystkiego. Wiem. I dlatego ja myślę, że jakby ta dewspólnoma mi się tak zapieczętowała, no w sumie tatuaż też sobie zrobiłem mm -hmm. z mm -hmm. tego powodu, nie? żeby po prostu, żeby zapamiętać okres w życiu, że ten okres w mm -hmm. życiu mi zajebiście y, dał w kość, bo jakby mm -hmm. pierwszy raz tak miałem, mm -hmm. e, bo jakby nigdy się nie spodziewałem tego, nie, bo ja jestem raczej z natury byłem ekstrawertykiem, mm -hmm. teraz jestem taki pół na pół, mm -hmm. że tak powiem, z wiekiem mi przeszło. Mm -hmm. e, ale nie spodziewałem się, że wiesz, że ktoś taki jak ja, taki energiczny, wiesz, że z zapałem takim, żeby gadać z ludźmi i tak dalej, może mieć jakiś lęk w sobie. Nie? Bo to jest mhm. niemożliwe. Bo sobie e, ja w, wcześniej sobie wyobrażałem, że jakaś tam, wiesz, jakaś tam depresja czy coś tam, mhm. to jest, że po prostu ci smutno jest. nie? Jakby to jest głupie, bo byłem mały i głupi. nie? E, dopóki ktoś, tego, dopóki nie ma, nie ktoś tego nie ma, to po prostu o to chodzi. nie? I wiesz, i masz taki okres w życiu przewalony, że po prostu, no bo już się wychodzić z salki, to mi też dało oczywiście bardzo dużo, jeżeli chodzi z kilowo, nie, bo ja naprawdę tyle grałem w czasie covida, że, no może nie, że nie grałem więcej, bo, bo wcześniej grałem dużo, jak zacząłem właśnie bardziej rozumiesz, że ja żyję w ogóle, nie? jak mm -hmm. miałem te 20 lat, już mi przeszły imprezki i tak dalej, bo mi mm -hmm. bardzo szybko to przeszło w ogóle, to się skupiłem na bębnach. Mm -hmm. y no i wtedy właśnie zacząłem grać na perkusji tam po 8-10 godzin dziennie. Tak? Wygrałeś? Tak, no. y w weekendy, bo mm -hmm. sp specjalnie wstałem, wiesz, inni chodzili na melanżę, mm -hmm. a ja wiesz, 6 rano. I zawsze to był metal? Zawsze metal. Mhm. Ciągle metal, nie? I właśnie mhm. wiesz, ja oczywiście, ja, ja się przyznaję bez bicia, ja mam zajebiste braki, jeżeli chodzi o gruwy i tak dalej, nie? No. Bo jakby ja się na tym nie skupiałem, bo szczerze miałem to w tupie. Ale stary, mało jest wszechstronnych metalowych, no. dobrych w metalu bymniarzy, którzy są ten... No. Ale tak jeszcze wtrącę a propos tej salki, że tak. dzisiaj... No I za te chwilę też... jeszcze dokończę o tamtym, bo się tak rozgadałem już o takich poważnych rzeczach, to chciałem dokończyć, żeby nie te... To jest ważne, masz rację, tak, no, no, że właśnie, ale tak właśnie dzisiaj... No my też, ja salkę dzielę też z kilkoma kolegami, właśnie dzisiaj przychodzę na salkę, i często też tak jest, że na przykład mam uczniów, i, i czy, przepraszam, ćwiczy 4 godziny na salce czy trzy, i przychodzą uczniowie. Albo dzisiaj Kumpel siedział na salce od 10, ja przyszedłem o 15 no. i siedzi w tej piwni, wiesz, i ja przychodzę do niego i ja widzę, że on jest taki. Wiesz, w sensie, to ci taki wypórz się troszkę no. robi w tej sali, nie? No. Że Po prostu jesteś zupełnie odklejony z rzeczywistości. Tak. Nie ma świateł, nie ma tak. żabki, nie ma nic. Ja też nie mam okien, I Ktoś wchodzi stary. Okay. Ja czasami tak tych uczniów, wiesz, ty pół stary, daj mi 10 no. minut, ja się Ogarnę, ale tak się trochę wstydzę, wiesz, stary, to... a wyobraź sobie, że masz taki tydzień czy miesiąc, to naprawdę no. Cię troszkę ustecznia, tak wiesz, tak. socjalnie, bo... No. A ja miałem taki w ogóle cały czas właśnie tego covida, mm -hmm. y bo ja ogólnie zmieniłem salkę mm -hmm. jakiś czas temu, chyba trzy lata gram na nowej salce y i tam nie mam okien, nie mam nic. I no to też na mnie wpłynęło mm -hmm. dość. Y no a i... miałeś kiedyś w salkę? To wypas, sery. Miałem, ja a, nie, no. miałem, ale takimi, wiesz, tak, takimi hej, malutkimi, nie? że tak, no, wiesz, no, przez, y, przez no. okno spojrzysz i tyle. No. Y, no i tak, no i ten czas dał mi w kość, no i stąd właśnie ta Pelomega, y, że mi pomogła. Znaczy, pomogła. Po prostu, wiesz jak to jest, że... Towarzyszyła ci w okresie kiedyś Tak, towarzyszyła i ty masz zajebistą nostalgię do tego, mm -hmm. y, że jak tego słuchasz... To ty nie, że przypominasz sobie i nagle, wiesz, ty się boisz, nie? Tylko myślisz sobie kurwa dałem radę, nie? Jakby okay. idę dalej przez życie, nie załamałem się, grałem dalej i to ci no dało dużo, nie? No i przechodząc do kolejnego właśnie zespołu, to mm -hmm. jest Nile na pewno. Mm -hmm. Tam gra George Collias, taki metalowy, dość bardzo bardzo znany bębniarz. No i na nim się tak jakby wychowywałem, nie? Że tak powiem, bo ja zacząłem swoją perkusyjną przygodę dość późno. Bo jak miałem chyba 14 lat. No, to ja podobnie. No, no. Co, coś mm -hmm. takiego, tylko że mm -hmm. zacząłem to na Gitar Hero robić, tylko. Mm -hmm. e, nie wiem. Wow. Czy kojarzysz. Ja rzeczywiście. No? Tak, tak, no zacząłem na okay. gitar Hero to robić, no. bo mój brat kupił y, gitarę no. i perkusję. No. no i wiesz, ja zawsze miałem od dziecka taki dryk do wszystkiego. W sumie do takich mm -hmm. rzeczy bardziej sportowych, że tak Manualy powiem, no. na pewno nienaukowych, mm -hmm. bo jakby mm -hmm. jest. Po prostu definicją, uh -huh. jak się nie uczyć. E, I wiesz, e, zawsze mi jakieś sporty wychodziły tak już za pierwszym razem, że tak powiem. Nie? Że byłem dobry i w tym, i w tym, i w tym. E, ale dużo rzeczy nie kończyłem. Uh -huh. W sensie wiesz, ja byłem takim e, dzieciakiem, że e, bardzo dużo rzeczy rozpoczynałem i nic nie kończyłem. W sumie nazywa. Tak, piłka nożna, uh -huh. skoki w dal były, jakaś akrobatyka była, skoki w. W ogóle tyle tego było, że masakra. I zawsze sport. Ale to jest ten okres, nie? Jakby, kiedy miałem tak. próbować, jak nie wtedy. Tak. Pytam ci tylko jeszcze, jak mówisz o tych właśnie początkach, to, to no. skąd metal? Czy metal, bo, bo co, brat? Czy hero, mm. Czy mój brat mi puszczał, e, jak ja byłem mały, no. jak ja byłem mały, jak miałem jakieś tam e, chyba 7 lat czy coś takiego, no. to pamiętam, że pierwszą moją płytą było taką metalową dość Limbiskit. E, mm. Ten album jakoś się nazywa? Significant Other. Nie, nie, nie. nie. Ojej, to która ten ten lata? Czekaj. Coś tam Starfish. Chocolate Starfish. Tak, and the tak, 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 tam, tak, właśnie no. to. And that's flavored, flavored tak, water. Tak, tak, tak. No. No, no, no. I, to było, I to był mój pierwszy taki metalowy album, że tak powiem, słuchałem. No to daleko odleciałeś od tego. Tak, tak, tak. No. I wiesz, i ja słuchałem tego jeszcze na takim Walkmanie, tak? To się no. tak nazywało chyba, nie? Um, I. Było jakieś 2003, 2, coś takiego, no? Nie pamiętam, ale no, mm -hmm. w... to mm -hmm. było dość y, świeże wtedy, nie? Mm -hmm. e... No i wiesz, i słuchałem, machałem banią przy tym, tak wiesz, ja nigdy w życiu nie widziałem żadnej kultury metalowej, nigdy mm -hmm. nie słuchałem metalu, no bo wiesz, mały byłem, ja się tam, wiesz, samochodzikami mm -hmm. jeszcze bawiłem. Co? Tyle lat. E... To nie, już kilkanaście, nie? Czy nie? Mm -hmm. Nie. Mm -hmm. no, no ja z 7-8 lat miałem. Okej, okay, bo tak ta płyt wyszła, dobra. Tak, to coś mm -hmm. takiego nie pedał, bo ty który jesteś to jest 9-6. 96 6 ja bardzo mały byłem, mogę się mylić z tym rocznikiem, to tak, ale. 7-8 jakby... lat. Tak, mm -hmm. no. Mm -hmm. Ja pamiętam, że mieszkałem jeszcze y, na ulicy Hubalczyków w Słupsku y, i tam mieszkałem do siódmego roku życia i tam to było. Mhm. Więc jakby to musiał być ten czas, nie? Okay. No, y, no. no i wtedy jakby było, był koniec. Y, jakby to była moja pierwsza metalowa płyta i chyba wtedy ostatnia. Metalowa, ludzie się przekną za Ta, w Znaczy, no, <laughs> no, taka cięższa, nie? No, taka no. cięższa. Y, no i kolejna sprawa y, to taka, że potem y, ja w ogóle jak poszedłem, no wtedy byłem, nie wiem, tam w trzeciej klasie podstawówki, tam czwartej, y, no to wtedy ja zacząłem y, słuchać w ogóle totalnie innej muzyki, jakichś y, hardstyle'ów, coś takiego, jakiś Czekaj, taki... to jest hardstyle? Hardstyle to no. był taki bardziej, taka techniawa. Okay. Tylko... Bo ja wtedy pamiętam, że no. ja byłem uzależniony od kompa zajebiście. Y -y -y -y. Ja wtedy grałem w jakieś gry MMO, RPG. Y -y. I w ogóle nie wychodziłem z domu, praktycznie. nie Jak miałem tam 12 lat, coś takiego, bo tam dzieciństwo całe, wiadomo, spędziłem na dworze, ale jakby był taki burzliwy okres mm -hmm. w moim życiu, jak miałem właśnie te tam, wiesz, 11-12 mm -hmm. lat, że byłem zajebiście uzależniony od kompa, nie mm -hmm. I wtedy właśnie, ja nie wiem co się stało, ale y, oglądałem filmiki z tej gry i są track w tych filmikach. Ja grałem w Metina wtedy i w coś mm -hmm. tam jeszcze, nie mm -hmm. pamiętam w co, nie. Y, i oglądałem tam filmik z tego Metina, czy tam, czy tam skądś tam, i tam leciała Metallica. Mhm. I jakby ja wtedy byłem za głupi, żeby wpaść na to, żeby wpisać Metallica album, tylko mhm. ja słuchałem tego filmiku w kółko. Okej, okay, film, okej, okay, no. Tak, no. i ja puszczałem sobie w kółko ten filmik, on trwał tam chyba z, nie wiem, z 15 minut. I tam, było, tam była piosenka Wherever I My Room. Metaliki. To jakaś taka mniejsza chyba no, nie powiem, z, z, z Black Albumu, ona uh -huh. jest. Okay, to e no. Z Black Albumu y i jakaś tam jeszcze, już nie pamiętam nie. I jakby tak słuchałem tych piosenek, że później y jakieś tam trzy szare komórki się odezwały w Krzychu, album Metalika. Uh -huh. I jakby myślę, bo ja też nie pamiętam dużo, nie, ale. E, bo to był taki okres, że ja naprawdę nie pamiętam nic poza graniem, nie? E, więc Cię tak do dokładnie ze szczegółami nie powiem, ale to był taki okres, że... No wtedy zacząłem słuchać właśnie Metaliki. Mm -hmm. Potem było jakieś... E, e, co tam jeszcze było? Kło, ale to ciekawe, bo... Jakiś sens no, pamiętam, Sam to wpadałeś z tego, co mówisz, nie? To nie jest tak, jak wszyscy mają, że brat słuchał, ojciec słuchał, nie, tylko sam sobie nie. gdzieś to znalazłeś y i ten... To bardziej z gier, wiesz, bo ja no, też właśnie no. grałem z bratem w gry różne. I też były takie cięższe, że tak powiem, piosenki. Na przykład y, grałem w jakiejś GTA Sandra z, powiedzmy. w Pomiechołku, właśnie w GTA, za tak, 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 tak. No, no, albo jakimś powiedzmy Nitro Speed czy coś tam, nie? To tam były mhm. takie cięższe trochę tak. piosenki, nie? No i wtedy jakoś to zajarzyłem, no. i pamiętam, że takim krokiem w death metal było to, że, że chyba Vader wtedy dodał piosenkę Sport of the Witcher. Mhm. I to był soundtrack do Wiedźmina. I wtedy ja tak. Czekaj, do gry Wiedźmin? Nie. Do... Tak, do gry wieźmi. Okay, to to znaczy tak... do gry, albo do. Nie wiem, no po prostu. Tytuł... Musiał być grach, Tak, no. no, no. no. I wtedy ja tam wiesz, miałem kilkanaście lat i zobaczyłem Wejdera. I tak myślę, fajnie, nie? Bo ja byłem taki bardzo zamknięty, właśnie, żeby wyszukiwać tych piosenek różnych. że Ja nie byłem taki, mhm. że Wejder, album i szukam i słucham mhm. wszystkiego, tylko to po konkretne prostu. Konkretne jakieś perletyk. Konkretne tylko. Mhm. I tak że tak powiem, gwałciłem tą piosenkę, aż mi się nie znudziła i przechodzimy w następną albo jak na farcie mi się po prostu autoodtwarzanie przerzuciło na kolejną mm -hmm. piosenkę to wtedy, wiesz, to wtedy puszczało się... By proximity się lubi następne piosenki, Tak, nie, jak tak, jak tak, tak. No, no, no. I, mm, no i, takim, i takim właśnie jakby... Okej, okay, czyli tak ci, ci, ci gdzieś tam wleciał metal, no? Tak, tak. I właśnie takim mm -hmm. wejściem do death metalu było bardziej to, że mój kolega, w który, z którym grałem w zespole wtedy, nie? to ja miałem wtedy już, już tam, grałem na perkusji, nie wiem, rok chyba, bo ja bardzo mhm. szybko w ogóle zacząłem być w zespole, bo po roku, bo grałem na gitarę Hero półtora roku, a potem szedłem do zespołu i po roku właśnie tak jak ci mówię, że, że tam grałem. Mhm. E, bo, bo w ogóle taka ciekawostka, że moją pierwszą piosenką, jaką zagrałem, pierwszy raz miałem do czynienia z perkusją prawdziwą i wtedy zagrałem Master of Puppets. Ja, jako taki pierwszy kontakt, nie, że jakbyś mi pokazał perkusję, ja wszedłem za nią i od razu zagrałem metalikę i tam jakieś tam piosenki. A im. co z tego gitar Hero się nauczyłeś, tak? Z Gitar Hero się mm -hmm. wszystkiego nauczyłem, no. Mm. E, bo grałem naprawdę też dużo, ale wiesz, technika oczywiście taka, że mm -hmm. pałkę trzymałem, tak, wiesz całą mm -hmm. i, mm -hmm. i wiesz. Mm -hmm. I tak, mm -hmm. nie? Ale no to wiadomo, jak to na początku. E, bo ja też nigdy nie miałem nauczyciela, no bo wiadomo, zawsze chciałem sam, nie? Mm -hmm. e, i też nie oglądałem za bardzo filmików na YouTubie, mhm. Nigdy, bo zawsze chciałem sam, nie i to, to było próbuj, w ogóle. Próbuj błędów, metoda, tak? Czy? Tak. Mhm. Tylko metoda prób i menów. No i potem, yy, właśnie Michał Badowski, mhm. z którym byłem w zespole, w, yy, bo ja jestem teraz w tym wspałnie, mhm. ale to miało wcześniej nazwę Resurrection. Wiadomo, mhm. jak my tam, wiesz, metalowcy Resurrection, nie? <laughs> no. Każdy I... uwielbia Resurrection. Tak, no. tak. <laughs> I wtedy on mi pokazał Najla. Właśnie, mhm. właśnie to, yy, yy, co chciałem opowiedzieć. Temence, no. I, no i wtedy ja słyszałem szum, nie? Wtedy ja słucham tego Naila. i ja tak mówię, wy, czemu ty tego słuchasz, jak to jest gówno? Mhm. Jakby nie podoba mi się to, bo to jest takie trr i w ogóle gówno, mhm. nie? Mhm. I później yy, to było tak, że ja sam zacząłem grać z tym zespołem jakieś takie początkowe pseudokrzywe krzywe blasty. I wtedy właśnie Michał Badowski mi powiedział, że krzyku, w tym najlu właśnie masz dużo takich blastów, nie Weź się tego naucz. No i jakoś tak tego naucz, no. Tak, nalaz. tak. I właśnie no. to było takie proste kiedyś, nie? No. że wiesz, że e, zagrać, a zagrać czysto, to jest po prostu. Kumam. Totalnie. To jest może być kilka lat progresu. Tak, a, tak. Ja, no. w, w, wtedy ja właśnie brałem z repertuaru najla jakieś tam rzeczy. Mhm. I ja wtedy je grałem zajebiście, według mnie wtedy, a ja teraz nie mogę ich zagrać czysto, tak czyściutko, nie? Jakby wiesz, jaki mindset y, szeście tam, wiesz, y, y, nie no, więcej. 10 lat temu to, oh, kurwa, już jestem stary, już wiesz, no, już nie ogarniał no. za bardzo, ile już gra. <laughs> ale to dobry moment stary, no. no, no. Tak, i wtedy, i, i dalej jakby nie, nie jestem w stanie tego zagrać jak kolias, ale dużo ludzi mnie jakby nazywa, mm -hmm. y, że Mam, mam bardzo koliasowy styl i jakby odpowiedź mhm. jest prosta, no bo mam, bo na nim się Posłucham, wzorowałem, stary, bo tylko no. go jakby ograniczałem. Co byś nazwał koliasowym stylem? Yy, trrr, okay. Przejścia na Stą przykład. Nie? Werbel, tak? Przejścia, tak. Tomy, werbel, yy, takie proste, teraz się oczywiście no. uczę czopsów. Yy, jakieś tam Six stroke Roll i tak dalej. No. I to nawet nie, nieźle mi to zaczęło wychodzić, bo. Yy. A grasz w ogóle dwójkami dużo, czy łapami, czy. Wiesz co, wcześniej grałem. Wcześniej grałem też przejścia takie, wiesz, takie, że na przykład prawa ręka na werbel dwójka i lewa, bo to beznadziejnie wygląda ogólnie, ale brzmi zajebiście jak ty tego słuchasz, bo sobie myślisz, że ktoś gra to tak. A nie tak, no bo wiadomo, że w miksie wszystko zrobisz, nie? Ale odszedłem od tego, bo to mi troszeczkę troszeczkę mi to zawężyło bazę moich przejść, że tak powiem. I teraz ja się skupiam, właśnie, już nie ćwiczę tych koliasowych przejść i tak dalej. Wiadomo, że to jest efektowne, nie? Mm -hmm. Że wiesz, ktoś widzi na nagraniu, ale to za chwilę też przejdziemy mm -hmm. co do tego, mm -hmm. że wiesz, to wszystko, co wy widzicie na, na nagraniach, to jest jakby wszystko ustawione tak, żeby wam się to podobało. W sensie, że ty oglądasz mój filmik i mówisz, wow, zajebiście, mm -hmm. nie? Ale ja to na nagra po nagraniu gram prościej. Ja to sobie utrudniam w czasie mm -hmm. tylko i wyłącznie te, tego nagrania. Ale mówisz o konkretnych numerach, już tak, czy co? Tak, Czyli że na... numery sobie utrudnia, żeby był bardziej widowiskowe. Tak. I... Właśnie mm -hmm. o to chodzi, albo robię jakieś ruchy ciałem, żeby to okay. było bardziej widowiskowe. A jak ja gram na przykład, powiedzmy, jakieś nagranie. To wiesz, ma efficiency i po prostu. Tak. I... No, tak. No, no. Jakieś nagranie sesyjne, to gdy, gdybyście wy mnie zobaczyli, jak ja gram yy, na nagraniu sesyjnym, że po prostu, wiesz, kamery są wyłączone, mm -hmm. to ja to gram tak. Mm -hmm. i wiesz, jakby zero, nie? Jak najmniej mięśni użyć, jak tak, najmniej. Tak, żeby jak najwięcej nagrać, jak najmniej się zmęczyć i tak dalej, bo ja bym nie mógł grać, na przykład jak taki, powiedzmy, Eloy Casagrande, nie? Dzień w dzień po prostu, wiesz, za ucha jakby miał rozwalić tą perkusję, Dla mnie w ogóle ten styl jest ekstra, nie? Dla mm -hmm. mnie w ogóle to jest bardzo ciekawe, mm -hmm. że Eloy może zagrać trasę. Taką, mm. wiesz, na przykład powiedzmy 30, gigów, nie rozwalic, pod, nie? 30 gigów pod rząd, mm. nie? I wiesz, i grasz to tak na maksa i tak dalej, ale widziałem, że on też dbał o siebie jakieś siłownie i tak dalej, to ale też to tak bardzo maszynowo, nie? Ale próbuj jeszcze, ale ja tak kręcę, bo no. usłyszałem nie pamiętam. Kurde, chyba nam. za dużo gadam, ja muszę bardziej się no, skupić ustale. na konkretach chyba, nie? Teraz <laughs> do edukacji bo... przejdziemy, to będzie nam ten... Tak, bo ty mi no, mówisz coś, ty mi mówisz coś, a ja w na wszystko ja, ja. To, no? Nie stary. wiem, czy to się widzą, Wiesz, podoba, ale jakby, no, znaczy, musimy, przepraszam. No, musimy chyba po prostu wybrać, że wiesz, że tak, że mamy 50 minut, że trzeba, ja bym ja edukację i, i Instagram, chciałbym ćwiczyć, ale mhm. z Elojem jeszcze mówię, że właśnie kto, ktoś, pamiętam, chyba Kerim, czy ktoś gra, grał w jakiś festiwali. właśnie mówił, że wiesz, że, on mówił, że w sumie, być pytał, w sensie, z czego on żyje, Eloj, nie, I on mówi, że no nie no, stary, ja żyję zupełnie nie z sepultury, w sensie Sepultura to jest fan. w sensie ja uwielbiam tak. napierdalać no, no. głośną muzę na scenie i na po prostu. A ja zarabiam muzę w Ameryce Południowej grając wszystkie sesyjne dla artystów w studiach, nie? Tak. Natomiast to jest more i fan, nie? Tak. Ty, ty chory tak. się, tak. nie? Tak. I, I ja, ja na przykład no. Ci powiem, że ja też wyjechałem z Belfegorem w trasę dla fanów. No. Totalnie dla fanów, a nie żeby zarobić, bo a. ja jakby strasy zarobię, no. bo tam wiesz, no nie wiem, ile tam, mhm. no powiedzmy, masz te tam 150, czasami tam 200 mhm. euro, no to grasz te 14 gigów, no to masz te tam koło 10 mhm. yy, za, za miesiąc. Ale jakby to jest, wiesz, to jest. Yy, to nie są pieniądze, jakie możesz zarobić w metalu, w skrócie. W sensie, że. Że tak powiem. Mówisz że, że małe pieniądze są w metalu, tak? Że zajebiście duże pieniądze duże. są w metalu, okay. tylko po prostu ty musisz dobrze tym okay. pokierować. Okay. Okay. O to chodzi. Kumam. Nie? Kumam. Dobra, stary. I to tu urwiemy, tak, tutaj tu stopkę z graniem, tak, tutaj na już, już koniec, tak? Nie chcę, że ta, i tak, bo teraz akurat to będzie akurat pierwszy odcinek.